Już od 26 lat śpiewa i tańczy przed krakowską publicznością istniejący przy Akademii Rolniczej zespół regionalny grupujący studentów z pochodzenia górali. Ostatnio skalni, bo taką właśnie nazwę przybrał sobie ten 40-osobowy studencki zespół po roku wytężonych prób prowadzonych pod kierunkiem choreografa i opiekuna artystycznego Franciszka Naglaka, uzyskał znaczący sukces na niedawno zakończonym festiwalu górali polskich w Żywcu. Skalni jako jeden z zespołów zakwalifikowali się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich Tatrzeńska Jesień w Zakopanem. Intensywnie przygotowując się do tego największego na świecie festiwalu góralskiego, skalni oprócz licznych występów w podwawelskim grodzie planują kilkutygodniowe tournée do Włoch, którego kulminacją ma być seria koncertów w Messina na Sycylii. Jest 21 grudnia 1979 roku. Rozpoczyna się właśnie dziennik telewizyjny FR3.
Panie i panowie, dobry wieczór. Jutro dobiega końca 16. Światowy Festiwal Teatrów. Można więc pokusić się o pierwsze oceny tego ważnego nie tylko dla miasta Nancy wydarzenia. Michel Serpin towarzyszył na co dzień festiwalowym imprezom. Jak pan ocenia, redaktorze, ten całkowicie odmienny od wszystkich dotychczasowych charakter tegorocznego festiwalu? Jak w praktyce potwierdziły się zamierzenia i niezwykły temat tej imprezy? Sprowadzono z różnych stron świata stare i nowe legendy, mitologiczne, religijne czy pogańskie obyczaje, słowem wszystko, co wiąże się ze świętem Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To temat z pewnością ciekawy. W efekcie pokazano nam spektakle fascynujące różnorodnością, w większości nam nieznane. Był to nie tyle festiwal, ile święto teatru, ludowego teatru. Zapewniam Państwa, że wszystko, co tu podajemy, nie są to żadne produkty przemysłowej kuchni, lecz autentyczne, ludowe, polskie, regionalne potrawy. Wszystkim wobec komendy najprzód wierszujemy, zanim Państwu nowinę piękną opowiemy. Naszym będzie staraniem, by niedługo bawić, raczcie tylko ucha nam nastawić. Opowiemy tu Państwu, w jakim przyszedł stanie, kogo wezwał na pierwsze zaraz powitanie. Co pasterze robili, kiedy ich wezwano, jako się sposobili, gdy im iść kazano. Na jakie się ofiary dla Pana zdobyli, zgoła wszystko ujrzycie, jakbyście tam byli. Nocne korowody przebierańców, orkiestr i zespołów, jarmarczne popisy połykaczy ognia i treserów dzikich zwierząt należały niewątpliwie do najbardziej skutecznych chwytów festiwalowej reklamy. Ale to reklamowe widowisko w atmosferze pospólnej zabawy ulicznych gapiów z korowodem sławnych zawodowych muzyków i aktorów, wielobarwnych grup folklorystycznych, zamieniło się w samoistny i największy festiwalowy spektakl. Tak, krakowskim pochodom juwenaliowym wyrósł groźny konkurent. Tym groźniejszy, że korowodem w Nancy dowodził... sam Django Edwards, jeden ze słynniejszych światowych komików. Zespoły i całe festiwalowe widowiska wywoził codziennie do okolicznych miasteczek specjalny festiwalowy pociąg Trans Noël Express. Spektakle pokazywano na ulicach, dworcach i strażackich remisach. Grano je również w pociągu. Tego dnia festiwalowy ekspres wypełniła wyjątkowa publiczność. Całe klasy miejscowych szkół i przedszkoli. Tymczasem w Nancy, w programie festiwalowego Tygla, nie zabrakło jednak miejsca dla tego, co od kilkunastu lat było tego festiwalu programem jedynym.
przyjazd polskiego zespołu, czy to Kantor, czy to Grotowski, czy to Jasiński, były dla nas zawsze bardzo wielkie wydarzenie. Wydarzenia także dla ewolucji teatru tutaj w Europie i we Francji. Jasność stroga, wojska jakoby śpiewają, ogniem ziemię zapalają. A w coraz wieczorokie my głowie... A to już krakowska szopka, przywieziona do Nancy przez Krzysztofa Jasińskiego. Ziemię wykupi jakiś lud tułaczy! Idź i wymorduj wszystkie dzieci! Dokąd opędzajcie? Do tańca drżą ci nogi! Nie wejdź na nasze progi! O pani! Rzeczę twej litość! Tak przyjąć twoje szkarłaty i dziocia twoje gości. O pani, będę twej litości każdej pani. Widowisko przygotowane przez Teatr Stu reżyserował Krzysztof Jasiński przy współpracy Anatola Kocyłowskiego i Piotra Płatka. Wystąpiły zespoły ośmiu sióstr Knapik, Skalni, Szmelcpaka, Limanowianie, Józef Broda z dziećmi oraz aktorzy Teatru Bagatela, Teatru Regionalnego i Teatru Stu.
Szczególnie godna uwagi jest reżyseria i konstrukcja krakowskiego spektaklu. Reżyser zebrał 6 różnych zespołów, z którymi w ciągu kilku dni zdołał przygotować widowisko tak autentyczne, spójne i ciekawe. Powiedziałbym, że wręcz idealne, mówi w dzienniku telewizyjnym FR3 redaktor Michel Serpent. Polski spektakl, o którym tak wiele słyszałam, zachowuję sobie na koniec. Tymczasem mogę powiedzieć, że to, co na tym festiwalu dotąd obejrzałam, było sympatyczne i wartościowe. Ten bardzo udany tegoroczny festiwal można śmiało nazwać festiwalem polsko-francuskim. Polacy odgrywali tu pierwszoplanową rolę. Przyjmowani byli wszędzie gorąco i entuzjastycznie. Sądzę też, że dzięki krakowskiemu widowisku, dzięki wszystkim, co przywiozły polskie grupy, i u nas powróci zainteresowanie niepowtarzalnym pięknem ludowego, zanikającego już zupełnie folkloru. Polną gro, muzycka ślicno snorką wywio. Leci ślebodno nad kwiotką z wąkami, przewio się między srebelnymi skolami. Z wiatrem cosi przegodo, w kółecko się obróci. Leci tako przemiło z głosickami dzieci. Wirchy stare płozdrowio przy kaplice się modli. Kundek brzysku dychnęła, przycupnęła lękliwa, kasto jeszcze poleci. Przejazdowe przyjechał autobus Zakopane-Goblonowy, przyjazd godzina 9.20. Powtarzam, na stanowisku przejazdowym autobus Zakopane-Goblonowy, przyjazd godzina 9.20.
Wartości podane w tej tabeli należy interpretować w ten sposób, że każda produkowana sztuka wyrobu A wymaga 3 godzin pracy maszyny M1, 2 godzin pracy maszyny M2, 4 godzin pracy maszyny M3. Dla wyrobu czy produktu B analogiczne wartości podane. Ci króle gwarzą o kochaniu. Jak turnie zamarły góry w obzieraniu. A stryk jako diabeł dali tańczy w koło. Hop, cup, kresiu, no se wesoło. Telo bawią, telo broją. Słyszycie? Parnasiewą dumą wajek tutka gro, a po głowice taką myśl mu się pląto. Hej, co by mnie naraz obłapiało ino telo studenckich dziewek, jelo se zną wesołych śpiewek. Jest taka sprawa, że jak się godo i tońcy, to się dwa razy więcej męcy człowiek. I ci, co godali, to są na pewno więcej zmęceni, to dają głowę za to. Dobra. Słuchajcie, trzeba to zrobić tak. Chłopie, wy tu macie gadać między sobą, ale tu ma być śpiew jest. Tak samo pilnować wejścia na drugi głos. Chłopie przy ogniu, sztyrek nie może siedzieć w półkolu. Musi tam w toryści się rusić. Paweł, na ogień się donosi drzewa, odnosi to. Gazdowie, Wojtek, ty tam musisz być łodzirejem tam w tamtych okolicach. No, ino nie gadać. Marysiu, zacznąłem od momentu, siedzicie tak od momentu, hej, dziś o głos Wijacka. Jurek z Januszem, wy se stójcie tam przy tym sałasie ze zadku, tak, dobra. Zacznąłem. Dziewce moje, z sornym okiem, dom ci syćko nad potokiem. Dom, wesele, kieluńno w gibkim ciele. Jakoś frejrecka, jako gianicek, hipnę wiersycek,
i ubośkom ci młodość z jedliny ze skórusy i grusy. Teraz uwaga, bo jest nowoźniejsza sprawa. W sobotę jest w Zakopanem próba w Świarnej. Jak już niektórzy wiedzą, a ci co nie wiedzą, to im powiem dziś, że na 30-lecie naszego zespołu robimy występ wraz z pierwszym składem z 1952 roku. I zaraz, dla ciekawości podam wam skład. Kto tam będzie? Pan młody, to jest jak wiadomo, ten taniec tu fest, Romek Sierski. Młoda pani Ela Styrcula-Maśniacka. Ojcowie pani młodej, pan Franciszek i Janina Sielscy. To są ojcowie Romka i Hani. Skani się zaczynają od roku 52 z tego powodu, że na Akademii Górniczo-Hutniczej w 52 roku powstała grupa góralska. Zorganizował Jasiek Hutta. W 1953 roku na Politechnikę przyszedł Henryk Kotelnicki z Łolce. Pamiętam, że zaczyna się to na samym początku października, a już 4 listopada był występ. Natomiast ojcowie pana młodego, pani Suska Dziubas, to jest mama Kasi Dziubas i Jakub Bryniarski z Nowego Targu. Także będzie nowo tam za nowduzu na weselu. To był zespół góralski bez nazwy. Przy Politechnice Krakowskiej. Ale chłopcy no byli z Politechniki Krakowskiej, bo bez dziewcząt by się było nie obyło. No my były z medycyny syczki. Pomaleczku ze łopce. Mocno. Trzeba się brać do kościoła. Bo co zleci? Ustawcie się syczka ludzie, jako zwycoj kozę. Młodzi tu powinni podejść. Ojcowie za nimi. Wtedy prymistą w zespole był Bolek Śmiel. Sekundował Józef Haza, a basował Józef Witoń. To był skład 3-osobowy, więcej mniej. Starościny. Pani Janina Hramiec i pani Wanda Szado-Kudasik. Starosta. Józef Pitoń, Zagruszka dobrze znają. No to była, właściwie to była wielka sprawa dla nas, młodych góroli.
bo idąc na studia, to myśmy oderwali tu od podhala, od ziemi, oto weszliśmy w inne środowisko. I to po prostu my odczuli niejako ten brak tego. I wtedy, jak powstała tak inicjatywa założenia zespołu studenckiego, no to my bardzo to przyjęli przychylnie i niejako no, wszyscy z wielką chęcią my tam poszli. I tacy, co cokolwiek mieli z tym wspólnego, i tacy, co nie mieli nic przed tym, bo choć to byli górale w głównej mierze i tu ze Zakopanego i z okolic, ale przecież nie każdy umiał śpiewać i tańczyć i grać, no bo się nie każdy tym zajmował. Nie jeden nawet tu, mieszkając powiedzmy na terenie Podhala, nie doceniał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka NASA, z tym, że jest wzmocniona, łoprymistę, bo Władka Trebunie, Tutkę. To było takie właśnie, to przeniesienie się tam na studia, to było takie oderwanie się od swojego środowiska rodzinnego i człowiek mimo wszystko zelgnął do tej nauki, do tej wiedzy, do profesorów i do wszystkich wychowawców i do tych ludzi zacnych, po prostu tych ludzi nauki, to jakoś człowiek tęsknił trochę tak sercem zaś ku swoim ludziom, do tej gwary, do tej muzyki. No nie wiem, kiedy no dalej grali i śpiewali tak jak to za dawnych czasów bywało, że się nie wstydzili tego naszego folkloru. Hej, sejno, pajduczku, zimno rosa na kłabuczku, zimno rosa rano siadła, hej, sejno, Tutka klnie na gęślak, gniewie smycki targo. Zbóje skalni tańczą w ogniu, chybcą w niebo krzesą hardo. Jako diabły hań gazdują dziko, wartko, warcej, krawej graj zbójnicko muzyko. Hej, zbyr! Będzie bitka. Jako drzewie jeszcze krawie rąbajcza ślebodę. Hej, zbyr! Prasnąć górą zycie młode. Bartek, Jędrek, Maciek, Josip, Kuba! Za kiel się miniemy, pokiel miłujemy, zakiel jako hańtyk Janosikowy przykryje nos ziemia. Ze złym tońcmy bitkę, dobrzy chłopcy z kamienia.